Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku OLL z Metalem. Już drugi dzień świąt, a my się uczymy kolejnego OLL-a. Kolejny OLL, jeszcze prostszy od wczorajszego, już drugi T. No nie wiem, dużo tutaj nie ma co mówić. Od razu przejdziemy do rzeczy. Tutaj mamy numerek 33. Zauważyłem, że na kamerze słabo widać te literki do stworzenia OLL-a, ale to nie ma specjalnie żadnego problemu. Tu jest jak go rozwiązać. Podpowiem, że to jest po prostu sexy move z takim jednym przedruchem. Więc jedziemy. A właśnie, piszcie w komentarzach, jak wam minęły święta, bo mi bardzo fajnie. Dobra, jedziemy dalej. Wykorzystanie jest metody sexy move, czyli tego. Tylko po prostu, żeby rozwiązać, trzymamy jakby tą górną częścią T po prawej stronie i robimy ruch F. Po prostu robimy ruch F i robimy raz metodę, jeden ruch sexy move i cofamy. I to jest nasz OLL na dzisiaj. Po prostu czekajcie, bo tu strasznie świeci. Tak, robimy ruch F. Jeden raz sexy move i wracamy. I to jest całe ułożone. Jeszcze raz. Trzymamy tak, żeby był ten. Żeby to było po prawej stronie. I ruszamy. Po prostu tak. Wiele ludzi sobie ma taki odruch, że sobie czasem tak kręcą. No to na przykład wystarczy zrobić tak. I cofnąć i powstaje OLL. Jak jeszcze raz stworzę. Po prostu F. I cofamy. Teraz pokażę go, że można go wykonać bardzo szybko. No, ten ostatni ruch trochę słabiej. No. Jutro będzie trochę trudniejszy algorytm. Też się go trochę uczę. No ale jest nawet do przejścia na pewno. Okej, więc jeszcze raz przypomnę, że to jest ten algorytm, ten OLL. I jak wam się podobał ten odcinek, jak chcecie, żebym dalej kręcił jakieś rzeczy, to dajcie łapkę w górę. Napiszcie coś w komentarzu, bo tam czasem trochę nudno jest. No i po prostu dalej wesołego świętowania i szczęśliwego nowego roku. Cześć!